DJ keep playing that song all night. All and all. Hey, cześć, nowy dzień, mamy to. Zaczynamy. Dzisiaj odcinek jest następujący. Co ja tutaj robię i po co tutaj jestem i dlaczego tak naprawdę rozpocząłem z powrotem albo wróciłem z powrotem do nagrywania. Na pewno uwielbiam gotować. Kiedyś miałem zajęcia z gotowania. Przyjeżdżała do mnie kucharka, chyba dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu i razem z nią gotowaliśmy. I tam wtedy zaraziłem się gotowaniem, więc to na pewno jest spoko. Teraz mam fazę na to, żeby zacząć piec chleby. Wczoraj była u nas jedna dziewczyna, której rodzina ma piekarnię i powiedziała, że obdaruje nas zakwasem 20-letnim. Więc super, podobno zakwasu nie można kupić, zakwas się tylko i wyłącznie daje. A z racji tego, że kupiłem piekarnik wczoraj, który jutro chyba wieczorem przyjedzie, to będę chciał na pewno zacząć piec chleby, bo to jest na pewno fajne, a może jakiś, nie wiem, proces przejścia mojej nauki poprzez to, jak piekę chleb? Good point, eh? Oj, ciężki dzień dzisiaj był. Trzy rzeczy się złożyły na to. Dojechała nasz strasznie córka, jest strasznie, ale to strasznie ekspresyjna i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Po prostu zarówno mnie, jak i moją małżonkę tak dojeżdża czasami, że nie jesteśmy w stanie nawet zebrać myśli, ani się pozbierać z tego. Siada człowiek na sam koniec dnia i mówi: Jezu, dzięki Bogu, że już koniec, a od jutra ponownie orka. Po drugie, coś mnie po wczoraj chyba złapało. Nie wiem, czy to, że zobligowałem się do robienia vloga, czy to, że biegałem z tym drewnem wczoraj, bo musiałem na szybko kupić i ogarnąć drewno do kominka, bo nie mam. A trzecia rzecz. Zapisany jestem jutro na egzamin przed 13, o czym jakoś tak wyszło, to tak szybko, na szybko. I siedzę i właśnie się uczę do tego egzaminu, a jest godzina 20. To jest egzamin ode mnie z pracy, z etatu. Anyway, wracając do dzisiejszego tematu, na temat tego, czemu ja tu jestem i czemu ja się z powrotem pojawiłem. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy sezon całego mojego vloga powstał tylko i wyłącznie ze względu na moją sportową drogę związaną właśnie z trenowaniem crossfitu, z zapisywaniem tego na taśmy YouTube'a, czy na czym to tam jest trzymane. I sprawiało mi to ogromną radość. W pewnym momencie przyszło jakieś wypalenie, zatrzymałem się, a drugi sezon był o tym, że wystartowałem ze szkoły sprawności, która do końca jakoś, nie wiem, czy to mi nie poszła, czy to mi nie pykła. Odpaliłem kanał na Instagramie i cóż, no niestety, ale jakoś tak nie poczułem tego do końca. Tak jak mówiłem wczoraj, nie czuję się jakoś tak sportowo, sportowym autorytetem, tudzież sportowym ekspertem do tego, żeby dawać sportową wiedzę, aczkolwiek tak jak mówiłem, no burpeesów zawsze mogę nauczyć, skakania na skakance też i może właśnie odnośnie skakania na skakance, co mnie zachęcało kilka osób na moich prywatnych grupach facebookowych do tego, żebym jednak zrobił. We will see, tak czy siak mam jeszcze kolejnych, dużo innych pomysłów związanych bardziej z moją najmocniejszą stroną, czyli aktywatorem. Moje drugie imię to dobry ogarniacz. Na podstawie talentów Gallupa i chyba tam jest tak zwany doers, nie wiem jak to tam jest akurat opisane, czyli po prostu działaczem. Wiem, że to jest moja najmocniejsza strona, potrafię po prostu czasami dokonać rzeczy niemożliwych, załatwić rzeczy niemożliwych. Znam bardzo dużo osób, które mi mogą zarówno pomóc, jak i podpowiedzieć cokolwiek, jeżeli potrzebuję. I ten trzeci sezon chciałbym, żeby się skupić właśnie na tych moich mocnych stronach, które tak naprawdę na podstawie książek, które ostatnio czytałem, trochę zastanawiałem się nad samym sobą i przede wszystkim dzielić się tu tym wszystkim z wami. I może jeżeli wyjdą jakieś challenge związane właśnie z wami, to może uda się nawiązać jakąś współpracę, bo w tym się czuję dobrze. No. I to tyle. Dzisiaj niestety, ale tak krótko. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Muszę wrócić do nauki, jeszcze trochę się pouczyć. Oczywiście złożyć odcinek przy okazji, ale tutaj nie ma akurat nic do składania za bardzo. Cieszę się, bo wczorajszy odcinek składałem niecałą godzinę, więc myślę, że to jest całkiem dobry czas, więc dzisiaj myślę, że zmieszczę się w 20-30 minutach. Jeżeli chcę rzeczywiście robić to dzień w dzień, to tak to będzie wyglądało, więc cześć piona.
Jutro wracam z lepszą na pewno energią. Dzisiaj jeszcze cały czas mam gorące policzki i gorące uszy, a dodatkowo jeszcze położyłem się o 1:30. No ale co ja się tu będę tłumaczył? Widzimy się jutro i będzie na pewno ok. Przy okazji kilka osób mnie pytało o te okulary. Wiecie co? Z takiej firmy iShield.pl, polska firma, kupiłem okulary do blokujące niebieskie światło i jak ktoś zapyta, czy rzeczywiście one są warte swojej ceny, to są warte swojej ceny. Ja dużo czasu spędzam przy komputerze wieczorami i rzeczywiście nie kładę się z bólem głowy, z którym się kładłem wcześniej. I głowa i oczy odpoczywają w momencie, kiedy używam tych okularów, więc jeżeli na przykład teraz chcesz sprawić prezent swojemu mężowi, a on jest informatykiem, to serio takie okulary polecam. Piona, cześć!